Cześć widzowie, to jest kolejny cały meczek na włoskim samolocie Regiano 2005. No to miłego oglądania. Na początku, jak to zwykle, łapię przewagę pułapu, no bo nie lubię, jak mi tam przeciwnicy nad głową fruwają i przeszkadzają. No ale żeby do tego nie dopuścić, trzeba się zaraz na początku meczu wbić co najmniej tak wysoko jak oponenci. No i później wygrać dominację o wysoki pułap. A tymczasem przeciwników na pułapie, jak widać, trochę tam jest. Prawda, nie są to maszyny, z którymi Reggiano by sobie nie dało rady, no ale jak nagle moi wszyscy zanurkują do gleby i zostanę sam versus 6, no to też cudów nie zdziałam. No ale póki co sytuacja rozwija się całkiem pomyślnie. Dostał w sumie tylko jak 3 i ten VB1002. O, jak trzyma na mnie ochotę. Ponieważ mam w tym momencie amunicję niewidzialną, próbuję go z nienacka sieknąć z daleka. Jak o dziwo, o cudzie nie leci na czołówkę, tylko coś tam próbował kombinować. Natomiast VB10 jest na tyle krowiaste, że bez trudu wymanewruje, więc nie mam zamiaru dawać mu okazję do zastrzelenia mnie, wykonując czołówkę. Tutaj dostał tylko trochę po ogonie, ale nawrót powoduje, że zostaje spizgany już do końca. No i zostało tam jeszcze wysoko coś, co Sunderland spizgał. Co to było? Sunderland... KI-108 zestrzelił. Które to KI-108 ma działo 57 mm. Ale jaja. No ale cóż, oto War Thunder. No i dobra, został już tylko ten samotny Ryusei. Ryusei tak de facto myśliwcem nie jest, aczkolwiek w sprawnych rękach potrafi naprawdę krwi napsuć. No i poza tym, co jest istotniejsze, on to robi jako taki jego zwiadowca nad naszym spawnem, dzięki czemu przeciwnicy widzą, co nadlatuje w jakim kierunku, więc wskazane byłoby się go pozbyć. Ryusei jednak potrafi pokarcić zbyt pewnego siebie pilota myśliwca, więc należy do niego podejść z odpowiednią dozą respektu. Tutaj wstępnie planowałem, że mając wyznaczoną linię tych smug kondensacyjnych, będę w stanie w niego strzelić z 1,5 km, ale Ryusei zawracał w moją stronę, dając mi okazję ścięcia zakrętu i trafienia go przy mijaniu. No dobra, czysto na górze można się zająć. No, zobaczymy, co będzie potrzeba. Tutaj tam po prawo jakiś ogórek i 185 w asyście. Co to tam za nim? Thunderbolt chyba, nie, jaki 102. Kombinują, żeby się wspiąć wysoko. A nie, zaraz. Thunderbolt też jest. No, ogórka wskazane byłoby się pozbyć, ale on, widzę, jest zainteresowany Halifaxem. No, w miarę możliwości tego Halifaxa spróbuję ocalić. Ale nie. Tutaj porzucam ten zamiar, bo muszę zadbać o własne bezpieczeństwo, gdyż nadlatuje tutaj z prawej Thunderbolt i KI-102. No, jak miło sojusznik spizgał
Thunderbolta, a mi zostaje 102, no i z powrotem góra w miarę czysta. Co ciekawe, ten Halifax nie poszedł w nura, żeby zdążyć zbombardować bazę, tylko tak jakoś u góry się trzyma. Co ma swoje minusy, bo mianowicie nie ściągnął na dół I-185. No ale cóż, mam nad nim przewagę pułapu, poza tym mój samolot manewruje znacznie lepiej, więc jak coś, to sobie z nim poradzę. A tymczasem Mogur się tu chyba zorientował, na co się zanosi, no i ucieka w nurek lekki. Ja go tak jeszcze trochę postraszę, żeby utwierdzić go w słusznej decyzji. O, a jednak zmienił zdanie, postanowił mnie zaatakować. No to proszę cię bardzo, przechodzimy w pętlę pionową, no i bawimy się. No i owa zabawa nie skończyła się dla niego dobrze. Reszta przeciwników jest nisko i nie ma dość energii, żeby do mnie dolecieć. No dobra, byłoby fajnie spizgać tego SB-2C, zanim zaczniemy bazę okładać. Oczywiście kontrolne zerknięcie na spawn przeciwników, co tam się zaczyna wznosić. No i coś tu widzę, BF kombinuje, jak 9 kombinuje. Dlatego porzucam pościg za tym SB-2C, do którego któryś z moich chłopaków już widzę leci. O, właśnie go w tym momencie spizgał. A do mnie widzę, ma jakieś wąty King Cobra. Pozanęca ją trochę. Ale w tym momencie usłyszałem odlatującego P-51, który był już zbyt blisko, więc przerwałem atak i odbiłem w górę. Jakbym poszedł na King Cobra, to P-51 by mnie wtedy dopadł. A tak, odciągam go ciutkę dalej, powodując, że wytraca trochę energii. Nie daję mu okazji do strzału na czołówkę, tylko przechodzę w Splitesa, w pętlę pionową. No i tutaj przeciwnik jeszcze swojego losu uniknął, ale po kolejnym nawrocie już zostaje spizgany. No, otwiera się okazja do ataku tego SB-2C. Wskazane byłoby go spizgać, zanim coś tam nabroi. I chyba mi się to uda. A no owszem. Po udanym ataku uciekam w stronę krawędzi mapy, aby tam nabrać z powrotem pułap. I co następne? B-25? Tak by to wyglądało. Ale nie, bo tam od dołu jak 3 widzę się pojawił i ma ewidentnie głupie pomysły. No dobra, ciągnę go w górę. Trochę go tak przetrzymam na lekkiej, ciutkiej klangi wspiera i teraz przechodzę nurkiem do ataku. To powoduje, że zana nos do góry, ale stracił bardzo dużo energii. W kolejnej pętli jestem w stanie siąść mu na ogon i go spizgać. Niestety i ja straciłem trochę pułap, ale nie jest źle. Tutaj natomiast zapłacę wysoką cenę za swoją chciwość na fraga na tym jeże. No, powinienem po prostu go zignorować i kontynuować wznoszenie się. Spizgałem go wprawdzie, ale jak słyszycie, już tam z tyłu nadlatują kolejni adwersarze. A ja jestem na takiej wysokości, na jakiej się akurat pojawiają nowe myśliwce wroga. No taka zabawa może mieć tylko jeden koniec. O, tutaj jeszcze ładny noob shield. Dlatego tym bardziej rezygnuję i rzucam się do ucieczki.
ciągnąc za sobą chyba ze trzech przeciwników. Tutaj mnie goni łapięcie FN, tutaj kobra. A tu jeszcze coś leci. O, stop. Teraz można zobaczyć, co to jest. Ta, łapięcie FN. Kobra. Peszka 2. No. Nie widziałem wtedy, że to jest akurat Peszka 2. Patrząc po radarze, jak uznałem, że łapięcie FN ociągnę wystarczająco daleko, to zawracam splitesem, lecę na fałszywą czołówkę z kobrą, no i zaczynam ich wciągać w walkę manewrową. Niestety, jak Gejzin spierdolił pozycjonowanie przestrzenne dźwięku, takie pojedynki z kilkoma przeciwnikami naraz są teraz dużo, dużo trudniejsze. Ale widzę, że w tym zamieszaniu ktoś z moich doleciał i coś tam pomaga. No, tutaj się zorientowałem w kolejnym ataku. Tutaj atakującego jakiś niemiecki samolot zdradził zielone smugacze. No, foka to była. No ale niestety przeciwników przylatuje coraz to więcej. Wszyscy się tutaj chyba rzucają, o kurde, patrz ta ile tego leci. No tego po prostu decyduje się na czołówkę z P-51 zakończoną taranem, aby chociaż jeszcze jednego przeciwnika przed względem zdjąć. A wszystko przez to, że zamiast się wzbić i odzyskać pułap, to mi się zachciało pizgać Jera. No cóż, mam za swoje. No ale to jeszcze nie koniec. Oprócz Reggiano mam też inną maszynkę. Równie znakomitą. No nie równie. Fiacik G55 Serie 1 jest jednak gorszy pod względem właściwości manewrowych od Reggiano. Ale nie dużo. No i cóż, 11 fragów za swój jeden zgon to i tak całkiem niezły przelicznik. No dobra, co tu się będzie od tego wywało? Chyba foka ma na mnie ochotę. Co tu leci tak prosto na mnie? Kontrolne zerknięcie, czy od dołu ktoś nie zrobi świecy, żeby przeskazać. No i przygotowuje się do minięcia czołówki z foką. No dobra. Foka trafiona się i podpalona. To jest wystarczająco dobry rezultat i szkoda tracić pułap. Co prawda, znając życie, to ona tam zgaśnie, ale przynajmniej nie stanowi zagrożenia. Zwłaszcza, że znacznie poważniejsze zagrożenie teraz pojawiło się w postaci tego zera A6M3. No i z tym to już będzie mocno pod górkę. Ale przeciwnik, nie wiem, miał jakąś pomroczność jasną czy coś. W każdym razie zupełnie nie zareagował na to, że ja go zachodzę z boku. No i cóż, za taki brak koncentracji zapłacił najwyższą cenę. A tymczasem od spaw na przeciwników zbliżają się trzy tłuściutkie bombowce, które fajnie byłoby zamienić na trzy fragi. Co prawda jest tam też kobra, która może przeszkadzać, a i z tych bombowców Junkers oraz B-34 coś tam mogą poprzeszkadzać
w sfragowaniu ich, ale nie aż tak dużo. To proszę, już tutaj B-34 chciał mnie wziąć na czołówkę, no ale jak mam samolot dużo zwrotniejszy, nie widzę powodu, żeby dawać mu okazję na czołówkę. Tutaj z kolei Henkel 111 próbuje mnie strzelcami siekać, ale nie udaje mu się to za bardzo. No i został sobie Junkers 87 wersja D3, a za nim K-49. Bombowcy dobrze byłoby sprzątnąć, ponieważ na frontline zostało prawie wszystkie twarde cele w postaci pillboxów, a my mieliśmy przewagę w pasku. Tutaj tak sobie lecę za tym K-49 dosyć śmiało, a to dlatego, że mu tylnego strzelca zabiłem, który obsługuje działko 20 mm, no i byłem dzięki temu bezpieczny. A tutaj się dźwięk trochę niestety spierniczył. No i dopiero teraz się odblokował. No dobrze, co dalej? Pewnież ten BF Tropa. No co ciekawe, że go Speed tak jakoś nie może zrobić i się z nim męczy, ale może Speed uszkodzony. No dobra, jak czegoś Speed nie odwali głupiego, no to mu tego BF-a z ogona postaram się ściągnąć. No, udało się. Zwykle w takiej sytuacji, w ostatnim momencie, tuż przed tym, zanim otworzę ogień, przeciwnicy uwielbiają zrobić jakiś ostry manewr, który powoduje, że cała ścieżka podejścia, jaką sobie zaplanowałem, idzie psu w dupę. No i niestety nie udaje się takiego gościa wtedy uratować. No ale dobre. Frag wpadł, ale tutaj następni przeciwnicy nadlatują i w dodatku mają lekką przewagę pułapu. Trzeba by też trochę się wznieść. Junkers 87, tym razem jak patrzyłem w tabelę, to już jest wersja D5, więc czołówka z nim raczej odpada. On chyba ewidentnie ma ochotę na mnie. No dobra, proszę cię bardzo. Podobnie jak i Ryusei, tak też i Junkers D5 jest w stanie powalczyć z myśliwcami, jeżeli jest prowadzony przez wprawnego pilota. No ale ten najwidoczniej wprawny nie był. I stał się moim 20. fragiem. No dobrze, co tu dalej? Znowu tropa, czy coś innego? A tym razem już Spitfire swojego losu nie uniknął. Mało się w niego nie wrapałem, dlatego że było przez chwilę jakieś takie przycięcie i mikrolag. No ale szczęśliwie wyminąłem oponenta, a właściwie to jego truchło. No dobra, co tu kolejny? Kolejny tropa, tym razem w P-47. On ewidentnie nawet nie próbował wyjść na czołówkę na mnie ani mnie atakować. Najwyraźniej chciał atakować cele naziemne. Tam chyba nawet jakiegoś czołga jednego zestrzeli. No dobrze, co tu następnego? Tam się widzę z moim niebieskim jakaś foka naciąga. To może pomożemy. Ale i tymczasem z lewej dwóch przeciwników nadlatuje. Są też i sojusznice. Ogólnie nawet fajny meczek był, taki dosyć wyrównany z obu stron. Nie było częstej niestety sytuacji, że jedna drużyna jest dziesiątkowana przez drugą, tylko tutaj tak w miarę równo się to układa. No
Dobra, kontrolne zerknięcie, gdzie sojusznicy i chyba trzeba będzie tego BFA 110 zdjąć. A byłoby to wskazane, bo atakuje Halifaxa. Któryż to Halifax będzie w stanie dać nam zwycięstwo. No ale niestety nie zdążam go ocalić przed podpaleniem. No ale tropa płaci za to wysoką cenę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. No i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.